Cześć, nie wiem, czy widzieliście mój ostatni filmik na kanale a propos tego, jak zrobiłam ten makijaż na Halloween, ale w nim właśnie wspominam o tym, że nie mogłam trafić na taki wieniec w sklepach, który jest niestety nieodłączną częścią Day of the Dead, czyli mojego tegorocznego stroju właśnie na Halloween. Był on mi bardzo potrzebny i jak zobaczyłam sztuczne kwiaty w sklepie, to one zainspirowały mnie do tego, że przecież takie coś można zrobić samemu. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak zrobić taki wianek na włosy własnymi rączkami w około 20 minut, to zapraszam do oglądania. Do wykonania wianka będą mi potrzebne sztuczne kwiaty, które kupiłam za 9 zeta w Topazie. Nie sugerujcie się naklejką, że tam jest 14, naprawdę wydałam tylko 9 zł. Oprócz tego potrzebna mi będzie opaska, którą kupiłam w H&M-ie. Jako, że byłam w galerii Ferio, to miałam bardzo blisko, bo H&M mieści się tuż obok Topazu. Oprócz tego dwie pary nożyczek do papieru i pistolet, który podgrzewa klej. Ja swój przywiozłam ze Stanów, natomiast widziałam, że w sklepach papierniczych nie ma najmniejszego problemu, by coś takiego zakupić, więc się nie stresujcie, to nie jest towar luksusowy. Na moim biurku zostały same kwiaty i nożyczki. Nie wiem, czy wiecie, jak są zrobione właśnie takie sztuczne kwiaty, ale może, o jest, złapała ostrość, więc widzicie, że główka tego kwiatka do łodygi jest po prostu przyklejona klejem. Ja, korzystając z nożyczek, będę się starała ten klej zeskrobać i potem wyrwać główkę kwiatka i zobaczycie, jakie to jest proste. Zwróćcie tylko uwagę na to, że ja nie przecinam tej łodygi, tylko przecinam klej, aby można go było właśnie w ten sposób zerwać. Zobaczcie, jak ładnie schodzi. Teraz tylko skręcę łodygę i wyciągnę kwiat. I pierwszego mamy gotowego. Niektóre kwiatki są mocniej przyklejone do łodyżki niż inne, ale nie zniechęcajcie się, naprawdę, wszystko się da i każdy ten kwiatek, no trzeba będzie użyć troszeczkę więcej siły, ale każdy zejdzie. Jak wyrywałam wszystkie kwiatki, to te łodyżki odstawiam na bok i przechodzimy dalej. Teraz sięgam po moją opaskę. W H&M-ie kosztowała ona około 40 zł. Na razie uwalniam ją od metki. Sięgam po większe nożyczki i niestety mówimy papa nietoperzom, po prostu odcinamy je od tej opaski. Później jeszcze skróciłam druty, by były mniej więcej równej długości i teraz zobaczycie niezły trik. Jako, że w tych kwiatach wcześniej był drut, to nie ma najmniejszego problemu teraz, by w drut w opasce włożyć nasze kwiatki. Co o tym myślicie? Niezłe, co? Jak włożyłam w każdy drut nasze kwiatki, zauważyłam, że delikatnie za bardzo one odstają od opaski, co mi się nie podobało, więc stwierdziłam, że przetnę te łodyżki jeszcze na pół i będzie o wiele lepiej. Jak to już skończone, to sięgam po mój pistolet do kleju, rozpakowuję go, podłączam do prądu, jako że mam wtyczkę ze Stanów Zjednoczonych, no to muszę wziąć przełącznik, ale to nic się nie dzieje. Wkładam teraz klej do środka i czekam, aż pistolet się nagrzeje. W instrukcji było napisane, że zajmie mu to około 3-5 minut, dlatego czekając na to, aż mi się ten klej rozgrzeje, zauważyłam, że te listki z naszych łodyżek też mogą nam się przydać, więc zmieniłam koncepcję i stwierdziłam, że wsadzę też listki najpierw na nasze druciki, by jakby tą przestrzeń bardziej wypełnić. Co myślicie o tym pomyśle? Listki umieściłam na prawie wszystkich drutach, pozostawiając wolne tylko te zewnętrzne. I teraz sięgnęłam po klej, bo już się nagrzał i sklejam listek przy złączeniu razem z drutem. Potem wciskam kwiatka, dociskam go chwilę i powtarzam tą czynność ze wszystkimi kwiatkami. We'll be right back.
Pozostały tylko zewnętrzne druciki, więc pokrywam je klejem i wciskam same kwiatki już bez listków. Dociskam. I tak naprawdę nasza opaska jest już gotowa. Jeszcze chwilę trzeba będzie odczekać, aż klej rzeczywiście wyschnie i załapie. Potem tylko ułożę kwiatki tak, aby wyglądały jak najładniej. I nasza opaska gotowa. Jak widzicie, to nie było w ogóle trudne, trzeba było tylko troszeczkę pomyśleć. Ja miałam dużo szczęścia, że trafiłam na taką opaskę w H&M-ie, ale tak samo można by było po prostu kupić zwykłą opaskę. Myślę, że raczej pokrytą jakimś materiałem niż gładką, dlatego że ten klej wtedy będzie lepiej trzymał. I tyle. Dzięki, że obejrzeliście ten filmik i do zobaczenia niedługo. Pa!